Nagrałam drugą płytę i Berlin się zdecydowanie bardzo na niej odciska. Moja zresztą altowiolistka, z którą współpracuję już od wielu lat, jak pierwszy raz usłyszała demo nowych piosenek, to powiedziała, że Julia, co ten Berlin z tobą zrobił? Że rzeczywiście jest to płyta skrajnie inna od tego, co robiłam wcześniej, że poszłam w coś zupełnie innego, w jakiś inny klimat, inne obszary wrażliwości trochę, inne brzmienia. Odkryłam dla siebie inne instrumenty, zaczęłam eksperymentować przede wszystkim z bębnami. Jest bardzo dużo bębnów, bardzo dużo rytmów, rytmiki w tekstach, ale oprócz tego są takie właśnie, takie jakieś chmury dźwięku skonstruowane z nie tylko instrumentów smyczkowych i z fortepianu, z którymi wcześniej już współpracowałam, tylko również z jakichś czy elektronicznych rzeczy, czy jest basu bardzo dużo, czy jest też na przykład są instrumenty w stylu marimby albo ksylofonu, albo no, gramy nawet na jakichś takich podstawkach do kwiatów czasami. No, wszystko, co nam wpadło w ręce po prostu. Jest takim właśnie wielkim, kolorowym kolażem wszystkiego. Tak jak Berlin. Dotknęłam tutaj jakby gatunków i kierunków, którymi wcześniej nie miałam szans i nie miałam jakiejś takiej ochoty ani śmiałości, żeby się zająć. Poznałam perkusistów, poznałam ludzi, którzy zajmują się elektroniką, bo scena elektroniczna jest bardzo rozwinięta i myślę, że ciężko tutaj będąc nie natknąć się na to. I gdzieś tam zaczęłam sobie próbować różne rzeczy i eksperymentować i tak śmielej trochę wychodzić, łączyć ze sobą. To jest taki właśnie wielki kolaż to miasto, prawda? Ono jest tak zbudowane z mnóstwa kreatywnych rzeczy, z jakichś takich myśli ludzkich połączonych ze sobą w jeden taki wielki obraz, bardzo kolorowy. I to daje takie właśnie poczucie, że wszystko wolno trochę, że nie ma żadnych barier artystycznie.